Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem bardzo zadowolona, bo dzisiaj przychodzę do Was z naprawdę ciekawą historią. Po pierwsze dlatego, że będziemy mówić o wokalistce zespołu ABBA, więc jednego z najpopularniejszych zespołów w historii muzyki rozrywkowej. Ale nie miałam pojęcia, że życie Fridy, a szczególnie jej dzieciństwo, było tak niezwykłe. I to nie do końca w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Duże znaczenie odegrała tutaj wojna, ale także fakty historyczne, które nie wszystkim zapewne są znane, nie najczęściej o nich się mówi, jeżeli mówi się właśnie o II wojnie światowej, a dotknęło to wiele osób i wiele dzieci. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądało jej dzieciństwo, jak wyglądało jej dojrzałe życie, jak wygląda teraz, co się z nią dzieje i co działo się z nią od rozpadu ABBY aż do dziś, to oczywiście spieszę Wam z odpowiedzią na te pytania, no bo jesteście już do tego przyzwyczajeni, że staram się Wam streszczać biografię gwiazd, ale dzisiaj zachęcam Was do tego, byście ze mną pozostali do samego końca, nawet bardziej niż zwykle, więc serdecznie Was zapraszam na ten odcinek. Pani Fritzini Lingsta, znana także jako Frida, i tak dzisiaj będę ją nazywać, bo język by mi się połamał, gdybym chciała pełne jej imię i nazwisko wymawiać. To szwedzka piosenkarka pochodzenia norweskiego, a także wokalistka kwartetu ABBA. Urodziła się 15 listopada 1945 roku w wiosce położonej w okolicy Narviku jako córka Norweżki, syni oraz niemieckiego żołnierza Alfreda Hasse. Jej ojciec był niemieckim żołnierzem, który po prostu na wojnie poznał kobietę. Wtedy był już żonaty. Ale nie to było głównym problemem. Fridę wychowała babcia. A to, że norweskie kobiety zachodziły w ciąże z niemieckimi żołnierzami, było zjawiskiem może niepowszechnym, ale dość częstym. Powstały w związku z tym dla nich specjalne ośrodki. W 1942 roku władze okupacyjne ogłosiły, że biorą pełną odpowiedzialność za matki i ich potomstwo zmieszanych związków. Dziecko aż do ukończenia drugiego roku życia pozostawało w ośrodku, a potem kobieta musiała się zdecydować, czy zapewni mu utrzymanie, czy pozwoli na zorganizowanie adopcji w Niemczech. Właśnie w takim ośrodku przyszła na świat Frida. Niestety po wojnie Norwegowie uznali takie dzieci jako owoce grzechu i powszechnie nazywane były niemieckimi bachorami. Do tego stopnia, że rząd zlecił przymusowe oddzielenie dzieci od matek i umieszczenie w ośrodkach dla dzieci upośledzonych umysłowo. Jak się domyślacie, los takich dzieci był tragiczny. I jak się pewnie też domyślacie, zarówno mama, jak i babcia Fridy były więc napiętnowane, nazywane zdrajczyniami ojczyzny i wykluczone ze społeczeństwa w wiosce na północy Norwegii. Dlatego też w 1947 roku babcia wywiozła Fridę do Szwecji, obawiając się różnego rodzaju nieprzyjemności i po prostu niemożności jej wychowania w Norwegii ze względu na jej mieszane pochodzenie. I tutaj następuje kolejna tragedia, bo kiedy już udało im się uciec, najpierw babce z wnuczką, później dołączyła do nich mama dziewczynki, bardzo szybko zmarła, w wieku zaledwie 21 lat z powodu niewydolności nerek. I chociaż wychowała się w Szwecji, nie straciła kontaktu z ojczystym krajem. Na wakacje bardzo często jeździła do norweskiej rodziny. Już w dorosłym życiu udało jej się również odnaleźć i spotkać z ojcem, którego wcześniej uważała za zmarłego. U dziewczynki bardzo szybko odkryto jednak muzyczny talent. Już w wieku 10 lat śpiewała w Czerwonym Krzyżu. W wieku 13 lat została zaangażowana jako wokalistka przez lokalny dance band, wykonujący zróżnicowany repertuar od jazzowych standardów po najnowsze przeboje. Co było zresztą dla Fridy bardzo dobre, ponieważ było dla niej świetnym szkoleniem warsztatu. Potem przystąpiła do kolejnego zespołu, który jednak odmienił jej życie. Za sprawą puzonisty Regnara Fredrikssona. W wolnych chwilach grał w tym zespole na puzonie, a tak w ogóle sprzedawał dywany w sklepie swoich rodziców. Szybko okazało się, że zapałali do siebie uczuciem i dość szybko również, że dziewczyna jest w ciąży. W styczniu 1962 roku urodził się ich syn Hans. Mimo to ona nie postanowiła, że zostanie teraz matką i będzie pracować tylko w domu. Oczywiście łączyła te obowiązki ze swoją pasją. Występując nadal w zespole, jednak wielka popularność popowych kapel troszeczkę wypierała ich działalność.
Ale Frida nadal się nie poddawała, brała udział w licznych przesłuchaniach, w licznych konkursach talentów. W jednym z nich poznała przyszłego kolegę z Abby, Bjorna. 3 kwietnia 1964 roku wzięła ślub, a po powrocie z podróży poślubnej wraz z kolegą z Big Bandu, pianistą, założyli trio nazywane Gunnar Sandevan Orchestra. Jednak jej ambicje nadal nie były zaspokojone i nadal brała udział w przesłuchaniach, w konkursach talentów. Jeden z nich w końcu udało jej się wygrać. Ale zanim to, w lutym 1967 roku urodziła drugie dziecko, córkę. Frida z mężem sformułowali następny zespół. Tym razem grupa wzięła nazwę od głównej atrakcji, swej wokalistki, przyjmując nazwę Annie Frid Fur. No i tutaj nastąpiło wygranie konkursu talentów i w końcu upragniony kontrakt z wytwórnią muzyczną. Ale naprawdę jej droga do marzeń nie była łatwa, ponieważ kiedy wydała 3 single, okazało się, że właściwie wszystkie przeszły bez echa. Ale nie było tego złego. Pamiętajcie, że w życiu zawsze warto coś robić. Kiedy coś robisz, a nie tylko siedzisz i narzekasz, że nie masz na to szansy, to nagle okazuje się, że ktoś może dostrzec twoje wysiłki. I tak było tutaj. Jej wysiłki dostrzeżone zostały przez profesjonalistów. Piosenkarz Lasse Lundahl zaprosił do udziału w swoim tournée po folkparkach. W tym samym czasie artystka wzięła też udział w eliminacjach szwedzkich do konkursu Eurowizji, zajmując 4. miejsce, ale dając się poznać publiczności. I również tutaj warto było wziąć udział, ponieważ podczas tego koncertu spotkała Bennego Anderssona. Tak naprawdę poznali się kilka dni wcześniej w Malmo, gdzie akurat oboje występowali. Zapoczątkowany w 1969 roku romans wkrótce przerodził się w trwały związek. Zaczęli również współpracować na polu zawodowym. Benny przejął również obowiązki jej menadżera. Pierwsze wspólne nagrania miały miejsce we wrześniu 1969 roku. Ale tutaj po raz kolejny te działania nie przynosiły oczekiwanego rezultatu. Wspólne nagrania tej pary również przechodziły bez echa. W 1970 roku Frida otrzymuje rozwód z pierwszym mężem. No i być może był to powód do radości, bo mogła zalegalizować swój związek, w którym już przecież jakiś czas trwała, ale niestety przyszły też smutne informacje, ponieważ w tym samym roku zmarła babcia, która przecież ją wychowywała i była dla niej jak matka. Żeby to wszystko odreagować, kobieta wybrała się w 1970 roku na wakacje na Cypr wraz z drugą zaprzyjaźnioną parą, Agnetą i Bjornem. Spróbowali wspólnego śpiewania, a rezultat był co najmniej zadowalający. Jednak mimo to artystka przystąpiła do nagrywania swojego pierwszego, długogrającego solowego albumu, który ukazał się wiosną 1971 roku. Płyta zdobyła doskonałe recenzje, wokalistkę chwalono, ruszyła w trasę koncertową. No i tutaj pojawił się bardzo duży problem. Otóż Frida miała straszną tremę, wręcz panicznie się bała. Wyjście przed publiczność sprawiało, że nawet myślała przez chwilę, że ten zawód nie jest jednak dla niej. W marcu 1972 roku Frida, Agneta, Bjorn i Benny nagrali piosenkę People Need Love, w której wszyscy śpiewali. Piosenka odniosła spory sukces. Był to pierwszy duży sukces, jeżeli chodzi o karierę Fridy. Taki, wiecie, nie, może nie duży, może źle powiedziałam, że pierwszy duży, ale taki, który był na miarę tego, co ona oczekiwała. I to zachęciło muzyków do tego, żeby dalej działać. Tak zaczął się wspaniały okres, który pamiętamy jako okres działania, funkcjonowania zespołu ABBA. A jak było, no to wszyscy już wiemy, prawda? Oszałamiająca kariera zespołu trwała przez 10 lat. W tym czasie grupa sprzedała 300 milionów płyt, wygrała Eurowizję oraz podbiła listy przebojów takimi utworami jak Waterloo, Mamma Mia czy Dancing Queen, a wymieniać bym mogła jeszcze więcej. Fridzie też udało się przełamać jej paniczny lęk przed występami publicznymi. Wiele osób mówiło, że na scenie ABBY to właśnie ona była najjaśniej świecącą gwiazdą, czuła się na scenie najbardziej luźno, największą na siebie zwracała uwagę. Lata 1973 do 81 poświęcone były więc u niej karierze ABBY.
I wiele osób mówiło, że to właśnie Frida najbardziej cieszyła się z tej międzynarodowej popularności zespołu. Uwielbiała trasy koncertowe, występy na żywo. Angażowała się w takie sprawy jak kostiumy, to jak mają wyglądać koncerty. Choć nie zawsze były one dopracowane, to jednak trzeba przyznać, że dzięki temu każdy z nich wyglądał nieco inaczej. W 1978 roku również para, którą oglądaliśmy na scenie, postanowiła zalegalizować swój związek. Jednak ich szczęście małżeńskie nie trwało długo, ponieważ zaledwie po 3 latach para ogłosiła separację. Nowym przyjacielem Fridy został Bobo, współzałożyciel zajmujący się produkcją plakatów firmy. No ale wiecie, rozstanie tak popularnej pary nie mogło się odbyć bez konsekwencji. Frida zaczęła być zmęczona Szwecją. Głównie dlatego, że prześladowali ją paparazzi, była gwiazdą numer 1, więc śledzono każdy jej ruch, a dodatkowo właśnie ten romans i ten rozwód sprawiały, że wszyscy chcieli wiedzieć, co u niej słychać. Przyklejono jej łatkę kobiety romansującej i ciągle rozpisywano się na temat potencjalnych nowych partnerów. Artystka postanowiła uwolnić głowę i zajęła się nagraniem swojego solowego, anglojęzycznego albumu. Przeniosła się do Londynu. Producentem płyty był Phil Collins, a sama płyta odniosła niemały sukces. Można więc było powiedzieć, że na rozpadzie Abby to właśnie Frida straci najmniej, ponieważ płyta naprawdę była dużym sukcesem, więc ona tak naprawdę przeszła płynnie od tej kariery Abby do kariery solowej, co nie było do końca tak łatwe dla reszty członków zespołu. Jednak wydana 2 lata później płyta Shine sukcesu nie powtórzyła. Artystka była tym tak rozczarowana, że postanowiła porzucić karierę. Przeprowadziła się z Londynu do Szwajcarii i poznała swojego przyszłego męża, księcia Henrycha Russo Royce'a von Plaun. Ogólnie para była bardzo szczęśliwa, ich życie było udane na tyle, że artystka po długiej przerwie postanowiła wrócić do muzyki. I po 12 latach udało się jej fanom doczekać na kolejny album, tym razem szwedzkojęzyczny. Płyta spotkała się z bardzo miłym przyjęciem i dotarła na pierwsze miejsce listy bestsellerowych albumów, pozostając w zestawieniu przez 21 tygodni. Dyskografię wokalistki uzupełniają wydana w 1996 roku płyta Frida oraz Frida The Mixes, wydany w Niemczech, album z remixami. Od czasu do czasu artystka też dawała się namówić na jakiś gościnny występ u innych artystów. Niestety w dojrzałym życiu nie mogła sobie odpocząć, mimo że w dzieciństwie spotkało ją tyle tragedii i tak wydaje nam się, że sprawiedliwe by było, gdyby jej życie od tamtej pory to było pasmo samych sukcesów, właśnie ten sukces Abby, sukces płyt, szczęście w miłości, tego byśmy dla artystki chcieli. Niestety w dojrzałym życiu również spotkały ją tragedie. W 1998 roku w wypadku samochodowym zginęła jej córka, a rok później zmarł jej mąż. Teraz artystka dzieli swój czas między Szwecją, Szwajcarią, Majorką, gdzie kupiła dom, Anglię, bo jej partnerem życiowym jest Brytyjczyk Henry Smith. Ben Anderson zapowiedział, że Abba wraca. Mogliśmy oglądać członków zespołu po długiej przerwie pierwszy raz na premierze filmu Mamma Mia i wtedy rozbudzono te nadzieje na to, że skoro się spotkali i jest między nimi dobrze, to może jeszcze kiedyś się pojawią. Ale miało to być w 2020 roku, na pewno pandemia tutaj pokrzyżowała plany, więc trzymamy kciuki, żeby się udało. Nie wiem jak z koncertami, bo w odcinku o drugiej wokalistce Abby mówiłam wam, że ona nienawidzi tras koncertowych w odróżnieniu od Fridy. Zresztą na pewno trasy koncertowe są bardzo męczące, więc jeżeli ktoś chce to robić w dojrzałym wieku, to oczywiście świetnie, trzymam za to kciuki, pod warunkiem, że czuję się na siłach i faktycznie chcę. Dajcie mi znać, czy wiedzieliście, jak wyglądało życie Fridy, jak wyglądało jej dzieciństwo. Ja byłam w szoku, więc jestem ciekawa, czy jesteście tutaj w tym temacie lepiej doinformowani niż ja, zanim zaczęłam się przygotowywać do tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Jeśli tak jest, to wpiszcie proszę w komentarzu ulubiony utwór Abby lub Fridy. A ja zapraszam Was też na Spotify, gdzie jeżeli wpiszecie historię gwiazd, to odnajdziecie moje podcasty. Zapraszam Was również do grupy Przyjaciele kanału Pauli Rodak na Facebooku, tam się jednoczymy, tam sobie gadamy i tam możecie również między sobą rozmawiać, więc serdecznie Was zapraszam. Jak Wam się podobało, to łapeczka w górę, a ja pędzę szykować kolejny odcinek i dziękuję, że jesteście ze mną. Buziaki i puśćcie sobie Abbę dzisiaj koniecznie. Hej!